Od minionej soboty tak zwana żółta strefa epidemiczna objęła teren całego kraju, w tym także Jelenią Górę. W związku z tym na społeczeństwo ponownie nałożone zostały restrykcje sanitarne, między innymi przymus zakrywania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej. Mniej osób będzie mogło uczestniczyć w imprezach rodzinnych, weselach i wydarzeniach kulturalnych. Jednak czy to wszystko pomoże zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa? Mam nadzieję, że tak. Ma pani nadzieję, ale pewności pani nie ma. No jak będziemy się źle zachowywać, to wie pan, to jest trudna sprawa. Czyli jeżeli będziemy wszyscy przestrzegać zasad? Starali się przestrzegać, to może coś to zmieni. Myślę, że pomoże. Tak, jeżeli będziemy wszyscy przestrzegać tych wszystkich zasad? No pewnie tak. Tak, pomoże. Nie ma pani co do tego żadnych wątpliwości. Nie mam. Nie wiem w jakim procencie, w jakim stopniu, ale pomoże. Jak już, to tylko dystans. Czyli tego dystansu przede wszystkim. Tylko i wyłącznie. Jeżeli mamy się zarazić, nie zarażać, to tylko dystans. Nasz chłopak wyzywał, że to jest bójda, żebyśmy nie nosili tych masek. Do tego stopnia. Co państwo myślą na ten temat? Myślę, że po prostu z tym zaostrzeniem po prostu to państwo dobrze to wprowadziło, że te zaostrzenia trochę, powinni jeszcze bardziej te zaostrzenia, bo teraz przysłowo im ludzie nie będą tego przestrzegać, tym będzie jeszcze gorzej. Szły te teraz takie dwie młode osoby. Jedna miała maseczkę pod brodą, a druga w ogóle. No to prawda. No wiecie pan, dotąd Polak nie zrozumie, dopóki nie będzie wysoko karany. W trakcie realizacji programu spotkaliśmy także takie osoby, które wątpiły w skuteczność działań restrykcji sanitarnych. Na pewno nie. Na pewno nie. Takie jest moje zdanie. Jak zaczyna ktoś rządzić i robić w ten sposób, że zachorowania w tej chwili są większe, a mniejsze restrykcje, moim zdaniem, samo noszenie maseczek nie rozwiąże problemu. Koronawirus, wirus. Zawsze się rzuci jakieś hasło, a potem się robi wokół tego ambaras, tak? Po to, żeby nas odwrócić od tego, co jest istotne. Istotne jest to, że nas ciągle trują glifosatem, o tym się nie mówi, nie? Że się importuje na potęgę jakieś środki z ochrony roślin niepotrzebne do niczego i się tym zasypuje uprawy, o tym się też nie mówi. O tym, że się niszczy polskie rolnictwo, bo w tej chwili wprowadza się regulacje, które po prostu totalnie będą blokowały jakikolwiek eksport. Oczywiście na czyją korzyść się gra? Na tych samych, którzy te szczepionki wam będą sprzedawać. Bez względu na opinię w tym temacie, restrykcje obowiązują wszystkich obywateli, a ich skuteczność będzie można ocenić za kilka miesięcy. Przynajmniej teoretycznie.